jutro, 15.30 każdego miesiąca spotkanie formacyjne. Także ci moherowi sami sobie chyba ten bicz kręcą, niestety. Witanowice, świętego no kręcą, bo tak, takie komentarze na Facebooku są, że jak dobrali się do kasy, to są bezwzględni i teraz albo się boją, nic się nie boją, ja o czym innym mówię. Ja mówię, że z Mareczkiem rozmawiam, że jest jak się mieszka normalnie, to w listopadzie potem jest ochrona, no, że niepełnosprawni, że na wózkach inwalidzkich, a Mareczek mówi, wcale to nieprawda, bo teraz ma wejść nowa ustawa, to może być teraz, a może być i za dwa lata, może być wcale, jak ludzie wyjdą na ulicę, że nie ma ochrony, żeby siedzieć w domu całą zimę. Wynocha z domu i koniec. Czy na wózku inwalidzkim, czy niepełnosprawna osoba, takie ma być prawo. I może dobre informacje nie docierają do decydentów. My o tym są dobre, bo może... No ale ja się na... Bo Mareczek mi to mówił. Ja się nad tym zastanawiam, to jest jakieś nielogiczne. Buty, prawda? Na chwałę Bożą musimy wszyscy jakoś tak pracować. Na chwałę Bożej i dla ewangelizacji Polski, żeby wszyscy byli wierzący. Ale że sobie w stopę by strzelili. Mareczek mówił, że to jest nieuniknione, bo to już ma być. 17 nowenna do Matki Bożej Ustępcy Pomocy i później msza święta o 17.30. Dziękujemy bardzo. Ale wiesz, wie czy nie wie, to jednak to, co on mówi, to jest, to mnie to zastanowiło, że rzeczywiście ktoś, kto się dorwie do kasy, do władzy, to żeby tego było jak najwięcej, to po co obciążać budżet państwa ludźmi, a to w więzieniach siedzą, po pierwsze, tu na mieszkania im dawać, rozdawać, to już wystarczy, że 500 plus, że tutaj porozdawali, wystarczy to. A tu jeszcze mieliby rozdawać, to oni chyba się wzięli do kupy i mówią, że trzeba pracować i koniec. No to dobrze, żeby pracować, oni zdadzą ludziom pracę. No. Oni nie będzie bezrobocia, to będzie pracować. Jedna osoba jest w stanie utrzymać cztery osoby. Tak, no, jakoś, ale... To jest jakieś takie zastanawiające, że... Więc to jest właśnie dajcie pracę, nie będzie problemu. Ojcze, wygadasz. Ojcze nasz. Także czyżby to rzeczywiście o to chodziło, że kto się dorwie do tych pieniędzy, to... No co, no pieniądze to jest jak narkotyk, a przede wszystkim władza jest władza, narkotyk i o tym Kaczyńskim tak mówią, że w ogóle szurnięty na punkcie władzy. A to jego zachowanie, te dzikie oczy, jakieś fanatyczne, jak on mówi, to się zawsze uważa, jak się wstydzie, podnosi głos piszczy, nie panuje, zdarzymy mu się, ale tolik, panuje nad emocjami, potrafi, głosem można wszystko, głosem można uwieść, mówi tego głosu. Daj dalsze, nikt nie wie. No wiesz, Babilon Wielki jako religia fałszywa ma być zniszczony i to jest przed nami ciut, dużo się na świecie dzieje. Czyżby oni bardzo chcieli, żeby to było już przed zniszczeniem Babilonu Wielkiego, żeby to było widoczne, że oni są źli, że oni są niesprawiedliwi, że oni są potworami. No, że będzie, to będzie, ale to, co będzie, to, co miałoby być, że miałoby, wiesz, nie byłoby takich przywilejów, to jest atrapie. Także nie wiem, musiałabym do niego zadzwonić, żeby się spytać, czy on te rękawiczki. Halo, halo, czy ty w Wiesławie Gomułko, czy ty przyniosłeś tę rękawiczkę? Oczywiście, że biała kotara nie wisi, ona kłamała, że to tylko Wiesław przybyło, i co ona jest winna. Nie wiem, po co to jakieś takie Ojcze Nasz, no, śpiewa ta Majeska. No ale wiesz, Ojcze Nasz, to trzeba powiedzieć imię Jahwe, jakie jest jego imię. Tak, no mówi, czy wie, a jaki to telefon, to jest 13. Trzeba go odebrać, jak dzwoni. Ale ja nie słyszałam.
ludzie chcieli mieć ten telefon i potem, wiesz, lekceważą. Zawarli z Jahwe przy przymierze, Jahwe z nimi, oni z nim, krwią skropione było to i to. I zlekceważyli, także Jahwe do śmietnika, Biblia do śmietnika, nic nie ma. I te mohery tylko kaszlą, bo teraz stoi wiatr. Jak na cmentarzu byli. No. Niekoniecznie, nawet gdyby byli nieprzemoczeni, też kaszlą, trumczą, breczą, kopcą. I tak jak mówię, że niech ile by pracowali, ile by żebrali, to wciąż ich, im tych pieniędzy mało jest. No, także do worków wkładają, dziadują, wyżebrują i mało, 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 mało kasy. Ziewają, kaszlą, chrumczą, breszą, kopcą. Prawda, listopad, druga połowa listopada, ale zmobilizujmy się wszyscy. Jeszcze więcej, zmobilizujmy się, żeby przyjąć Pana Jezusa za swojego Pana i Króla. To znaczy, przyjąć Go do swojego serca, otworzyć serce. Niech nasze serce stanie się dla Niego tronem. On jest Królem, On jest Królem Wszechświata. No. On sam powiedział, tak, jestem królem, ale królestwo moje nie jest z tego świata. No to Jezus powiedział, że królestwo moje nie jest z tego świata, bo nie był polityczny. Królestwem Jego. A więc, także nasza ojczyzna. Niektórzy mówią, że chcą, żeby ogłosić Chrystusa królem Polski. Ja bym powiedział, ogłaszamy Chrystusa królem nie tylko Polski, również Polski, całego świata. Całego świata. On jest Panem Wszechświata. I tutaj trzeba, żeby wszyscy się zmobilizowali modlitwą, apostolat. No spróbujmy naprawdę jeden do drugiego wyjść, żeby cała Polska należała do Niego. Nie wystarczy tylko jakiś jeden akt, że będzie uroczystość. Trzeba, będzie inaczej. Wszyscy będziemy myśleli bardzo dobrze, po ludzku, bo po Bożemu, jeżeli wszyscy przyjmiemy Chrystusa. I o to chodzi. Jest właśnie ten akt przyjęcia Pana Jezusa za Króla. Jest na stronie Episkopatu Polski, jest również można znaleźć na stronie Radia Maryja. Był drukowany w naszym dzienniku. Wariat zwycięży świat, a mało to było. A jak to się stało, że Hitler doszedł do władzy? A jak to się stało, że ci Arabowie, których puściła Angela Merkel? Grupa najmniejsza to rodzina, sąsiedzi. Nie czekajmy, że gdzieś będzie ktoś. Nie wyczuwasz tutaj ingerencji szatana diabła? Trzeba przede wszystkim w Boga wierzyć, a potem wiedzieć, że tak jak przeciwnikiem Boga Jahwe jest szatan diabeł. Pokucie, prawda? Ten dzień pokuty, pojednania na Jasnej Górze. Kto by tak pomyślał, że oni internet wymyślą, że można, nie wychodząc z domu, ogromnej ilości plików informacji przesyłać na odległość, na drugie miejsce kuli. Nikt tego nie pomyślał. Amadu z lat 25, Bruksela, z Belgii. Nikt nie pomyślał. Przyznam się, że ja nie czytałem. Jeszcze pierwsze otwieram od razu i sam jestem ubogacony bardzo. Amadus ma 25 lat, jest architektem, mieszka w Brukseli, w Belgii. Będąc w Krakowie, odwiedziłem sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Tam u świętej siostry Faustyny kupiłem dzienniczka. Słyszałem o nim nikt nie lubi. Ja to ich broniłam troszeczkę. Dlaczego ja czasem nawet Radia Maryja słucham? Zacząłem z gorliwością i uwagą czytać, notując niektóre wypowiedzi, które szczególnie do mnie przemówiły. Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów o moim wielkim i niezgłupionym miłosierdziu, mówi Pan Jezus. Pisz i mów o moim miłosierdziu. Tak. Też dzienniczka. Zaczęliśmy w domu słuchać Radia Maryja i wkrótce telewizji Trwam, byłem 15-letnim chłopakiem. Aczkolwiek chętnie słuchałem Radia Maryja i oglądałem telewizję Trwam, to do odmawiania modlitw nie potrafiłem się włączyć. Twierdziłem, że to nie dla mnie młodego, lecz dla moich rodziców i dziadków. Przypuszczam, że nadal trwałbym w tym błędnym przekonaniu, gdyby nie Zuzanna, nasiąknięta duchem apostolskim dziewczyna,
i jej zachęta do czytania dzienniczka świętej siostry Faustyny. Po przeczytaniu dzienniczka przekonałem się, że jestem w błędzie i postanowiłem, że znajdę czas na to, aby codziennie odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia, gdyż Pan Jezus o to prosi. Mało, On gorąco pragnie, aby ludzie odmawiali tę modlitwę, mówili o niej i zachęcali do jej odmawiania o godzinie 15. Uświadomiłem sobie, że ja również potrzebuję Bożego Miłosierdzia. Minęły już 2 lata, jak zacząłem odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Każdorazowo upraszam miłosierdzie nie tylko dla siebie, lecz dla mojej ojczyzny i całego świata. W zasadzie modlę się prywatnie, co zależy od wykonywanej pracy zawodowej. Czasem jednak udaje mi się odmawiać o godzinie 15 razem ze słuchaczami Radia Maryja. Ilekroć jestem włagiewnika u świętej siostry Faustyny, zawsze nabywam większe ilości obrazków Pana Jezusa Miłosiernego z koronką do Miłosierdzia Bożego. Dlaczego? Otóż dlatego, aby na przykład rozkładając je w kruchcie naszego kościoła, mówić światu o Bożym Miłosierdziu. Także o istniejącym roku miłosierdzia żyje, wspólnie z koleżanką, a jutro go już nie ma, to więc w istniejącym roku miłosierdzia smutne, wspólnie ale z koleżanką o co tu walczyć, 5 dzienniczków świętej Faustyny, aby uczcić 5 najświętszych ran Pana Jezusa. Ja ci coś powiem, ludzie obliczają na długie lata, jadą za granicę, żeby się dorobić, jaka edukacja, jaka lekcja, jako lekcje w Anglii mieli, że potem zaczęli tych Polaków napadać, zabijać. Szczególną nagrodą za to, że w swoim radiu znalazł czas antenowy o godzinie 15 na odmówienie koronki. Także to jest coś niesamowitego, że nikt nie pomyślał, że w Anglii takie rzeczy będą miały miejsce. Panie, a jednak, panie komandorze, proszę sobie wyobrazić, że jak radio się zaczęło, to pierwszy, kto przyszedł, no, żeby odmawiać koronkę, jeszcze nie nadawaliśmy 24 godziny, najpierw 4 godziny, później 6, później gdy więcej. Nadaje nasze radio. I kto? Ludzie świeccy. Ludzie świeccy. Przyszli, proszę Ojca, koronka do Bożego Miłosierdzia. I to, się, to ja czuję się tylko zbudowany. I dlatego ludzie świeccy, pamiętajcie, kochani, wy możecie bardzo dużo. Trzeba, żebyście byli apostołami Pana Jezusa wszędzie. Wszędzie. Oczywiście z wielkim taktem, z wielką kulturą, z taką klasą. Bardzo, żeby tak podejść też psychologicznie i narzucać się, nie w sposób jakiś nawiedzony, z wielką klasą. Tak jakby Pan Jezus to zrobił, prawda? On przychodził do wszystkich, do największych grzeszników, zatwardziałych. Z jaką miłością? I czytam dalej. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Niech Bóg błogosławi wszystkim Twoim współpracownikom, ojcom redemptorystom, posługującym w Radiu Maryja i telewizji Trwam, siostrom zakonnym i całej rodzinie Radia Maryja. Bardzo dziękujemy. Właśnie i siostrom też, a siostry, jeżeli mówimy siostry czy ojcowie, to wiecie co? To kochani, proszę Was też o modlitwę za nas, za nasze zgromadzenia, za opowołania liczne, chłopaki, dziewczyny, myślisz co zrobić ze swoim życiem, a może kapłaństwo, czy życie zakonne, czy nie czujesz, może Pan Jezus Cię woła, dlatego idź. A dzisiaj powiem Państwu, byłem w kościele naszym, w sanktuarium i już tak odchodziłem, wychodziłem do radia, żeby tu jakoś zdążyć i tak chciałem się pomodlić w tym kościele, tak pobyć, popatrzeć na ten obraz Matki Bożej, przed którym modlił się Jan Paweł II w swojej prywatnej kaplicy przez cały pontyfikat. Popatrzeć, no pomodlić się po prostu, o tym mówić. I wychodzę, a tutaj młodzi ludzie przychodzą. Młodzi ludzie, tatuś trzyma na ręku dziecko, mama, chłopiec biegnie. No wspaniali, proszę Państwa, to jest piękne, prawda? Taka nadzieja. Naprawdę radość. Ale ktoś ich doprowadził do Pana Boga. I to właśnie. Teraz Rydzyk już tu chciałby tym guru zostać, ale. Pierwszy, ale coś, pierwszy, jeżeli chodzi o filozofię biblijną, to nie bardzo się ma czym pochwalić. Z miłością. Bo
uśmiech, dobre słowo. Po prostu widzieć najpierw w tym człowieku człowieka. Ucieszyć się, że on istnieje, że on jest, że przyszedł. No i Duch Święty mówi się, jak to zrobić. Też Duch Święty wam podpowie. Na pewno zawsze podpowiada, bo jemu zależy na każdym z nas. Mieczysława z Bydgoszczy, pracownik umysłowy, emeryt. Tyle mam. Radio Maryja, katolicki głos w swoim domu, w naszej rodzinie istnieje od samego początku. Bodajże początku, to znaczy od historycznego dnia 8 grudnia 1991 roku. Wiadomo, że na początku był tylko Toruń i miasto Bydgoszcz. Radio Maryja było malutkie, ale nasza radość była tym większa, że można było tego radia słuchać z Bydgoszczy. Radości tej nie można było zamknąć tylko dla siebie, tego się nie dało. Tę dobrą wiadomość trzeba było rozgłaszać i czyniło się to w różny sposób. Były obrazki z logo Radia Maryja. Były też dość duże, samoprzylepne i ładnie wykonane loga Radia Maryja. Wszystkie te materiały można było otrzymać w biurze Radia Maryja przy parafii Świętej Trójcy, w którym do naszej dyspozycji zawsze była już świętej pamięci pani Stefania Biernacka. Wspaniała pani, ja muszę powiedzieć. Więcej tam ludzi było i jest i są dalej. Dziękujemy. Następni są. Pozdrawiam i teraz chorą panią Marię też pozdrawiam. Ale wychodzi tak z tej choroby. W biurze można było składać dary serca na rozwój Radia Maryja i czyniłam to ochoczo i z radością w sercu. W pierwsze miesiące czyniłyśmy to w trójkę, to znaczy do mojego daru dołączały się jeszcze dwie inne koleżanki. Każdorazowy dar był dawany pod jednym nazwiskiem. Byliśmy tego zdania. Wystarczy, że wie tylko Pan Bóg. Mój mąż, podobnie jak wszyscy w domu, chętnie słuchał Radia Maryja, jednak o wspomnianych tak zwanych darach serca nie mówiłam, gdyż dawałam swoje pieniądze, a mąż równie dobrze zarabiał. Poza tym nie byłam pewna, jak on niby to oszczędny na to zareaguje. W jakimś czasie mój mąż przynosi mi z pracy plik przekazów na Radio Maryja, mówiąc: słuchaj, słuchamy Radia Maryja i tak w sumieniu powinniśmy co miesiąc wysłać jakąś kwotę, żeby wspierać ten katolicki głos w naszym domu. Ucieszyłam się ogromnie i od tego momentu po dzień dzisiejszy przesyłamy na Radio Maryja nasz wspólny dar. Z chwilą, gdy powstała telewizja Trwam, swój dar serca przekazujemy również i na jej utrzymanie. Radujemy się nowo powstającą świątynią Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, a swoją małą cegiełkę postanowiliśmy postanowiliśmy też ją wspierać. Dobra. Nasz dar zapragnęliśmy, aby był dla nas wymowny. Uzbieraliśmy 1200 zł. Każda kolejna setka symbolizuje 12 gwiazd w koronie Matki Bożej, 12 apostołów, 12 miesięcy przeżywanego w Kościele Roku Miłosierdzia oraz to, że ten dar przekazujemy 58. rocznicę naszego sakramentalnego małżeństwa. Dziękujemy Panu Bogu za te dary. Dwie miłe słowa, tak, tego nie będę czytał, bo to jest już prywatne. Dziękuję też za modlitwę. Państwo piszecie, modlimy się codziennie za nas też, prosząc Pana Boga o opiekę dla nas. Pod skryptą pieniądze 1200 zł na Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji przekazuję przez Pana Tadeusza Krzyżyńskiego. Pan Tadeusz przyjeżdża co tydzień, także jego żona przyjeżdża do posługi w Radiu Maryja w biurze. Pan Tadeusz w recepcji. Dziękujemy bardzo za to, za tyle życzliwości od samego początku, za każdą modlitwę. Wiem, że się modlicie za nas. Dziękuję też za to, ja zrozumiałam, że kaczkę. Manierę też zabieracie w tej modlitwie, żeby zanieść Panu. Bardzo dziękuję.
Dobra, dobra. To świadectwo no. było, proszę pana, jest, proszę państwa, dostałem w kwietniu. Także przepraszam, dopiero dzisiaj czytam. Następny, Sebastian, lat 10, Toronto, w Kanadzie. Jesteśmy w tej chwili w Polsce, świętując urodziny mamy, mojego męża i korzystając z okazji bliskości naszej wspaniałej radiostacji, jaką jest katolickie Radio Maria, spełniam pragnienie naszego syna Sebastiana i łączę go z siostrą, gdyż chcę opowiedzieć, jak on, dziesięciolatek, odnawia oblicze Ziemi. To na wstępie powiedziała mama Sebastiana. A teraz Sebastian. Nazywam się Sebastian, mam 10 lat i 3 lata należę do podwórkowego kółka różańcowego dzieci. To znaczy, że należę do apostołów Pana Jezusa i Maryi. Pamiętam o codziennym dziesiątku różańca świętego w podanych intencjach przez Macię Buczek oraz spełniam dobre uczynki. Czynię to chętnie, bo wiem, że tym czynię radość Panu Jezusowi i Matce Bożej. Mam starszego brata, lat 16, który jako słuchacz Radia Maryja również apostołuje dobrymi czynami. Z racji obchodzonego w Kościele Świętym Roku Miłosierdzia pomyślałem o większym dobrym uczynku. Otóż na pierwszą komunię świętą otrzymałem Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w pięknym wydaniu. Nasi sąsiedzi, Polacy, w bardzo podeszłym wieku i o słabym wzroku przyznali się kiedyś w poufnej rozmowie do mojej mamy, że właściwie nigdy nie czytali Pisma Świętego, a znają go tyle, co z kościoła. Teraz już za późno, powiedział ów starszy pan, bo oczy nie podołają. Zatem powziąłem takie postanowienie, że z mojego Pisma Świętego będę codziennie czytał przez pół godziny w dowolnym czasie. Ten akt miłości spełniam już od okresu Adwentu 2015. Gdy zachodzi z mojej strony przeszkoda, to zastępuje mnie mama lub mój starszy brat. Idąc na czytanie, czuję się małym misjonarzem i myślę, że odnawiam oblicze Ziemi. Tak fajnie gadała. I po skryptum kocham ojca, pozdrawiam ojca i by... Tak. I chciałbym być... Tak jak on to pięknie, czyli kapłaństwo. Sebastian, w tym wieku się czuje już ten głos, czuje się głos. Pan Jezus woła, spróbuję pomyśleć o tym. Proszę Państwa, dziękuję już za te świadectwa, nie będę więcej, ale teraz za chwilę możecie Państwo telefonować, kto... Wybiera się, gdzie organizujecie wyjazd do Łagiewnik. Proszę Państwa, i róbmy to. Chociaż będzie może trochę ofiary trzeba złożyć, bo to będzie wysiłek. Na intronizację Chrystusa Króla. Budzińskich stanął pól, najwyższy świata Chrystus Król, by w ten okrutny, trudny czas od złego chronić nas. By w niepojęty, trudny czas chronić nas. Także już nikt nie chce takich tych pieśni słuchać, bo to ani to jakie to jest takie wzniosłe, no jakie to jest. No ile można słuchać takich rzeczy? To parę minut to najwyżej. No niestety. Ale ja to nie znoszę, jak na przykład pogrzebę. Wcześniej ambasador Konrad Pawlik złożył kwiaty na mogile poety i przyrodnika Tomasza Zana w miejscowości Smolany. Dziś znicze zapłoną m.in. na grobie Elizy Orzeszkowej w Grodnie i na mogiłach żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej czy II wojny światowej, walczących na terenach obecnej zachodniej Białorusi. Grupa członków mińskiego oddziału Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze, kilka dni temu zorganizowała wyjazd do Smoleńska w Rosji. Modlono się w miejscu katastrofy polskiego samolotu Tu-154M, w której zginął prezydent Lech Kaczyński. Oddano też hołd polskim oficerom zamordowanym przez NKWD w Katyniu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Tymczasem na terytorium Mołdawii coraz częściej niszczą polskie cmentarze. Stare groby są zastępowane nowymi.
a inne pomniki i płyty nagrobne zarastają trawą i mchem. Cmentarz Polski w Kiszyniowie położony jest niemal w samym centrum miasta. Polka mieszkająca w stolicy Mołdawii, Katarzyna Jeszkunowicz, pokazuje nowe groby, które pojawiły się na miejscu dawnych polskich. To debili stary polski grob. To wyrzucaje się i wszystko tak robi się. Już tam pochowany ktoś obcy. Niektóre cmentarze zostały całkowicie zniszczone w czasach radzieckich. Tak było w Bielcach, gdzie jest duża mniejszość polska, mówi Marianna Michalewski z miejscowego muzeum. To był piękny cmentarz, wiele kaplic szlacheckich. Nic nie zostało, wiele osób wyjechało i nawet nie mogły przenieść grobów swoich bliskich. To nie zachroniło się niczego, poskolku mnóstwo z nich jak raz ujechali za granicę i nie smogli wszystko to przezachronić, jak trzeba. Te cmentarze, które się zachowały na przykład w Kiszyniowie czy Raszkowie, są porządkowane siłami miejscowych Polaków. W restauracji pomników na grobach pomagają polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie. I na koniec jeszcze przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, bo uroczystość Wszystkich Świętych celebrują również nasi rodacy za oceanem. Największy polski cmentarz w Stanach znajduje się w Chicago. Jego patronem jest święty Wojciech. Na cmentarzu świętego Wojciecha polonusi zapalają świece oraz składają kwiaty pod pomnikiem katyńskim, który stoi zaraz przy głównym wejściu. W taki sposób wspominają swoich bliskich, którzy pochowani są w ojczyźnie. Natomiast na wielu znajdujących się tam grobach Polaków, ze względu na przepisy pożarowe, nie można zapalać zniczy. Nasi rodacy odwiedzają również polskich weteranów na cmentarzu w amerykańskiej Częstochowie w stanie Pensylwania. Na stałe spoczęło tu 5 tysięcy Polaków, wśród których są weterani z I i II wojny światowej, mówi ojciec Rafał Walczyk, przeor amerykańskiej Częstochowy. Sekcja weterańska na cmentarzu przy Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Sekcja, na której chowani są zwłaszcza weterani z czasu II wojny światowej, którzy zamieszkiwali tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych, ale również Kanady. W polonijnych parafiach w USA dziś odbywają się tradycyjne wypominki, na których polonusi wspominają tych, którzy w ostatnim czasie odeszli, zarówno w ojczyźnie, jak i na ziemi amerykańskiej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Już prawie 15 minut po godzinie 19. Teraz na naszej antenie tradycyjnie, jak w każdy wtorek o tej porze, czas na blisko 3 kwadranse z dyplomacją na najwyższym poziomie, czyli czas na audycję Kawa Dyplomatyczna. Polskie Radio 24. Witam Państwa, Grzegorz Dziemidowicz. Gdyby spytać ekspertów od biznesu, gdzie robi się najlepsze interesy w skali globalnej, odpowiedź byłaby tylko jedna. Jedź do Azji. Tak, to nie tylko gigantyczne rynki, 1,5 miliona konsumentów i potencjalnych klientów, jak w Chinach, niewiele mniejszy rynek w Indiach, potężna gospodarka Japonii, potencjał Indonezji, czy wschodnie ekonomiczne tuzy, jak Wietnam, nie wspominając o tradycyjnych ropodajnych potentatach z Zatoki, Iranu, czy także będącej jak gdyby okrakiem na dwóch kontynentach Turcji. Przy tak rozległych i zróżnicowanych kulturowych obszarach raczej trudno mówić o azjatyckiej specyfice. Ale już sektorowo tak, przynajmniej pokusimy się o to w dzisiejszej kawie dyplomatycznej, do której zaprosiłem jak zwykle rzeczywistego eksperta. Pan dr Andrzej Bolesta, dyplomata z 9-letnim doświadczeniem zdobytym na polskich placówkach w krajach takich jak Chiny, Kambodża, Laos, Wietnam czy Tajlandia, po studiach w Oksfordzie i Pekinie, a obecnie wykładowca Kolegium Civitas. Autor świetnie przyjętej książki Chiny w okresie transformacji, to było przed kilkoma laty, i świeżo wydanej po angielsku China and Post-Socialist Development. I chciałem pana spytać o taką sprawę. Jak to właściwie jest z wchodzeniem w tamtejszy biznes? Bo dla kogoś z zewnątrz może być kusząca perspektywa tej rzeszy odbiorców kupujących nasze towary. Z drugiej, odrębność kultury stwarza niekiedy bariery nie do pokonania. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Jak wejść na azjatycki rynek, to jest ciekawe pytanie. Myślę, że nie ma takiej recepty, którą można by zaserwować. Natomiast
Niewątpliwie do tematu trzeba podejść w sposób następujący. Otóż w dzisiejszym globalnym świecie, jeżeli jakaś firma, w tym firma polska, w tym taka firma mniejsza lub większa, średniego rozmiaru, chce zaistnieć na arenie międzynarodowej, to w jej strategii nie może być tylko Unia Europejska, czyli rynek transparentny, rynek, który znamy, rynek duży, dużej ilości bogatych konsumentów. Nie może to być też tylko teren byłego Związku Radzieckiego, który być może jest terenem trochę trudniejszym, ale który to teren historycznie dobrze znamy. Musi to być także ta Azja dalsza. To musi być Azja Wschodnia, Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, gdzie od lat 60. tak naprawdę ubiegłego wieku mamy do czynienia z tworzeniem się siły napędowej światowej gospodarki. Dwa najludniejsze kraje na świecie mieszczą się na kontynencie azjatyckim. To są oczywiście Chiny, które mają obecnie 1,4 miliarda ludzi i Indie, które w 2050 roku na pewno przekroczą liczbę mieszkańców, o których obecnie mają Chiny. A w związku z tym, że jest to olbrzymi rynek, te możliwości robienia biznesu, rozwijania biznesu także są bardzo duże. I moja taka pierwsza myśl jest taka, że po pierwsze nie możemy się bać tego rynku, dlatego że jest to rynek perspektywiczny i tak naprawdę mamusia nie nauczyła. Wciąż jest wiele do zrobienia. Poziom saturyzacji miejscowych, szybko rozwijających się rynków jest na tyle niski, że polskie firmy ze swoją wiedzą, ze swoimi produktami mogą tam znaleźć miejsce. I ja oczywiście bardzo zachęcam polskie firmy do robienia biznesu w Azji. Oczywiście tak jak pan słusznie wspomniał, Azja nie jest monolitem. Tam są oazy bogactwa i oazy biedy. I na końcu wspomniał pan także temat, kwestie związane z kulturą. I rzeczywiście często jest tak, że jak my poruszamy temat kultury, czy mówimy, że trzeba brać pod uwagę aspekty kulturowe, to dlatego, że my czegoś nie rozumiemy. Dlatego, że Polacy, że my nie rozumiemy pewnych mechanizmów zachowania, pewnej metodologii myślenia, i które są dla nas albo irracjonalne, albo niezrozumiałe. W związku z tym boimy się tej nowej sytuacji w Azji. Boimy się, że ze względu na uwarunkowania kulturowe nie poradzimy sobie na tym rynku, dlatego że ten rynek jest inny. No dobrze, ale jak pokonać opinii, co ludzie mówią, bo chcemy z jednej strony robić Maria mówiło, interesy, że chcemy zarabiać, mówi, chcemy to trzeba ekspansji eksportowej, chcemy wywozić nasze towary. Przyzwyczaić się, że z drugiej strony przykra, prawda, ale boimy się porażki, boimy się tej niepewności, która wiąże się z nieznanym. No trudno wymagać od biznesmena dysponującego średnim kapitałem, który chciałby eksportować, jest tym zainteresowany. No ale z drugiej strony przecież nie będzie kończył studiów orientalistycznych, nie będzie sinologiem, ani nie będzie specjalnie zatrudniał ekspertów, bo to kosztuje. To no, oczywiście nie jest finansowo dla niego aż tak obrzydliwe. Rozumiem, że to nie jest miejsce promowania moich studiów podyplomowych związanych z biznesem w Azji. No, może przy okazji, ale na pewno ma pan doświadczenia idące w kierunku pożytków ze studiowania orientalistyki właśnie w azjatyckim wydaniu. To znaczy, oczywiście jakaś wstępna wiedza na temat regionu jest potrzebna i ją można zdobyć bez dodatkowych studiów, można przeczytać różne rzeczy, ale już przechodząc do samego biznesu, trzeba wiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że są instytucje, które pomagają polskim przedsiębiorcom. Są to chociażby instytucje polskie, ale także instytucje unijne, które wspierają przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Drugim ważnym elementem jest to, że tak naprawdę te kwestie kulturowe nie powinny nam przesłaniać tego, że tak naprawdę nasze mechanizmy działania na rynku są bardzo podobne do naszych.
Od kogo? Tak naprawdę nie powinniśmy się obawiać wejścia na rynek, bo oczywiście są pewne zagrożenia, ale prowadzenie biznesu jest bardzo podobne do tego, jak biznes prowadzi się w Europie. Biznesmena średniej wielkości w Polsce chociażby. No nie wiem, tam także firmy próbują jak gdyby zmaksymalizować zysk, tam także firmy próbują zarobić pieniądze. Taką receptą do sukcesu może też być i często jest znalezienie odpowiedniego partnera. Odpowiedniego partnera na miejscu, czyli firmy miejscowej, czy to jest firma chińska, czy to jest firma tajska, czy to jest firma birmańska, czy jest to firma wietnamska, czy jakaś inna, z którą nawiąże się bliską współpracę. No i oczywiście, jeżeli posiadamy takiego partnera, to pół roboty już jest za nas zrobione, bo oni jak gdyby na miejscu mogą nam zbadać rynek, w ich interesie będzie, żeby sprzedawać nasze produkty. Oczywiście problemem jest znalezienie takiego partnera. I teraz jest kwestia, jak takiego partnera znaleźć. No, są oczywiście różne wyspecjalizowane instytucje, które w tym pomagają, ale są też... Ale ich pośrednictwo oczywiście kosztuje. Tak, tak, to prawda. Natomiast niewątpliwie można w jakimś stopniu posiłkować się właśnie tymi organizacjami polskimi czy organizacjami unijnymi. No i jak gdyby pomoc w ekspansji gospodarczej na rynki azjatyckie, jeśli chodzi o instytucje unijne, jest dosyć szeroka. Jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście są wydziały promocji handlu i inwestycji w różnych krajach azjatyckich i jak rozumiem z obecną reformą czy transformacją systemu będzie ich coraz więcej. No i są dyplomaci odpowiedzialni za sprawy gospodarcze w krajach azjatyckich, którzy mogą w jakimś stopniu udzielić informacje, a nawet skontaktować z firmami, które w jakiś sposób zostały już sprawdzone i rzeczywiście można na nich polegać. Oczywiście on będzie mówił o zetanie. Nie ma na to gwarancji. Biznes jest biznes. Tam, także różne rzeczy się dzieją. Natomiast biznes jest biznes, jest także nie w Polsce. Tak jak w Polsce tam musimy babę uważać, pośle. Z kim robimy biznes. Tak samo musimy uważać w różnych krajach azjatyckich. Mówi, natomiast jeżeli ja bym był który był przedsiębiorcą, który poszukuje i on czasem ją miejsca na rynkach posyłki, azjatyckich, szeroko rozumianych, Azji że on nie dawał rady południowej, to ja bym starał się znaleźć jak najlepszego partnera na miejscu, który przejdzie procedury biurokratyczne, który zainteresuje miejscowe rynki zbytu naszym towarom. A myślę, że miejsce na to jest. Miał pan okazję obserwować różne rynki azjatyckie i kraje nie tylko różnej wielkości, ale przede wszystkim zasobności, poczynając od biednej Birmy, która dopiero wchodzi przecież na drogę jakiegoś intensywniejszego rozwoju, po całkiem dobrze rozwiniętą Tajlandię, no i gospodarkę chińską, absolutnie zróżnicowaną od skrajności w jedną i drugą stronę. Jak tam można się usadowić, będąc średniej wielkości biznesmenem europejskim czy też polskim? Pierwszą rzecz, o której pan wspomniał i to jest bardzo ważne, że Azja jest bardzo zróżnicowana. Tak? My często z polskiej perspektywy nie widzimy, że jest różnica między Birmą a Tajlandią. Natomiast różnica jest kolosalna, jeśli chodzi o poziom rozwoju. Tajlandia, PKB Tajlandii jest sześciokrotnie wyższy niż PKB Birmy. To jest zapewne różnica większa niż między Polską a Niemcami. Ta różnica jest naprawdę duża. I z tej różnicy wynika poziom zaawansowania rozwoju miejscowego sektora biznesowego. Czyli w takiej firmie będzie to sektor raczej raczkujący, początkujący, który oczywiście firma ma swoją specyfikę. Tam wiele biznesów rodziło się pod rządami wojskowej hunty. Natomiast ten biznes takiej w Tajlandii na przykład, która jest dużo zamożniejsza, jest dużo lepiej rozwinięty. Polski przedsiębiorca powinien próbować zbadać rynek różnymi metodami. Powinien spróbować znaleźć miejscowego partnera i spróbować zaoferować produkt, który się będzie sprzedawał. A jeszcze raz chciałem podkreślić jedną rzecz. To są wszystko gospodarki, które bardzo szybko się rozwijają. Średnio Azja Południowo-Wschodnia to jest rozwój rzędu 6% rocznie. Ja wiem,
że Chiny teraz trochę spowolniły, niemniej jednak no, ale sześć, no, te wyniki są imponujące. Te wyniki w porównaniu z Europą są imponujące i to się przekłada na możliwości prowadzenia biznesu, bo ten rynek rośnie, to ten tort, z którego można coś uszczknąć, jest coraz większy. Proszę mi powiedzieć, na czym to polega? Czy na większej pracowitości, kreatywności Azjatów, przełapywaniu nowinek technologicznych, ułatwiających i przyspieszających rozwój? No bo rzeczywiście te przyrosty są w porównaniu z Europą bardzo duże. Znaczy, my często próbujemy sobie tłumaczyć wysoką dynamikę rozwoju Azji właśnie tymi pewnymi uwarunkowaniami kulturowymi, które predysponują Azjatów, którzy ciężko pracują, którzy są lepiej zorganizowani, którzy myślą kolektywnie, tak? I być może to jest prawda w jakimś wymiarze. Ja nie jestem ekspertem od kultury, natomiast moim zdaniem długookresowa, wysoka dynamika rozwojowa wynika z dobrej polityki rozwojowej, dobrej polityki gospodarczej państwa. Polityki, która z jednej strony skupia się na rozwoju pewnych sektorów przemysłu, z drugiej strony ma jak gdyby ten zasięg długookresowy, czyli pokazuje co, gdzie i kiedy można osiągnąć. Czyli państwo po prostu dba o gospodarkę bez względu na charakter rządów, charakter ustroju. Znaczy, te ustroje, jeśli chodzi o system gospodarczy, one są często bardzo podobne, mimo że te kraje znajdują się w innym stadium rozwoju. No tak, mamy komunistyczne Chiny czy Wietnam i Tajlandię, która jest królestwem, i Birmę, która jeszcze niedawno była krajem rządzonym przez wojskową juntę. Ja nie wiem, czy Chiny i Wietnam można uznać za państwa komunistyczne, mimo że niewątpliwie mają też partia komunistyczna, sny, przynajmniej z nazwy, tymi krajami rządzi. Natomiast wydaje mi się, że takim wspólnym mianownikiem jest to, że państwa azjatyckie w swoich systemach gospodarczych nigdy nie wyrzekły się interwencjonizmu państwowego. Tu na razie przerwiemy i pozwolimy słuchaczom wysłuchać skrótu wiadomości. Informacje dnia w skrócie. 19.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Biskup Kazimierz Gurda przypomniał, że w uroczystość Wszystkich Świętych w całej pełni wyznaje się wiarę w świętych obcowanie, obecność tych, którzy są w niebie, świętych i błogosławionych. Ordynariusz jedna mówi o piekle, tutaj że o niebie mówią, także nie niestety Polacy powinni dopuszczać jeszcze inne opcje, która w świętych się objawia. Wierzę w świętych obcowanie, bo oni wspierają nas swymi modlitwami na drodze wiary, wypraszają łaski potrzebne do wytrwania w domu, bo dzięki nim świat, w którym żyjemy, staje się lepszy, bezpieczniejszy, przyjazny. Nawet taka choinka, że taka piękna i zielona, a za tym i Mikołaj kłamstwo, prezenty kłamstwo, że jak to, że tylko raz w roku rodzice dzieciom prezenty dają, a tak to nie, że to nie wynika z miłości, tylko choinki. Także ile mądrych rzeczy mamy, proszę Państwa, tutaj ze zboru chrześcijańskiego. Po co było mieszać się w pogaństwo, piekło platoniczne, trójce arystotelesowskie i inne dogmaty, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają, bo są niefałszywe. Potem okazuje się, że są też nielogiczne, że ludzie mają tego dosyć, bo teraz pełno jest ateistów, którzy te bzdury w ogóle nie wierzą i przytakują statkom Jehowy, że fajną macie religię, bo wierzycie w Boga, czytacie Biblię, a nie wierzycie ani w trójce, ani w piekło, ani w czyściec, ani inne takie naleciałości, jakoby oni chcieli, wiesz, jak tworzyli tę sektę wielką w czasie Konstantyna Wielkiego, poprawić po Bogu, potem teraz poprawić po papieżu, chcą, jak to się mówi, być święci od papieża i różne inne rzeczy robi, kiedy po prostu człowiek człowieka poprawia. Po co to robi? Polskie Radio 24. Ja mówię, że Pismo Święte to jest po to, że po to
napisano. Wracamy do kawy dyplomatycznej. Abyśmy to czytali, badali, bo dzisiaj Mareczek nie rozumiał, że masz, daje ci tutaj przykład. A on nie po swojemu. Ja mówię, że ci ze spam downa to zawsze muszą po swojemu wszystko zrobić. Ja mówię, zobacz, dałam ci kartę po to, żeś już tutaj ją wyjął. Na razie praw i czas są krótko, a on musiał zrobić po swojemu. I dałam mu taki przykład, że w Biblii jest, że jak ktoś coś dobrego zrobił, to trzeba z tego korzystać. No, ludzie badają, eksperymenty przeprowadzają i kolejny naród, kolejne potomstwo może tylko skorzystać, jak nie będzie pokorny. Będą debile, to nie skorzystają, ale lepiej uczyć się z przykładu matki, ojca, po co matka i ojciec ci to mówi. Chiny mają się nieco gorzej ekonomicznie, dostają pewnej zadyszki, to cały świat wizja tego, zaczyna co się chorować. Dzieje podczas. Dużo walka Boga z Satanem, wizja. Ogromne to kapitały. Szatan mówi na egzorcyzmach, ksiądz, dokument Watykan. Gospodarki. To są już takie, zdarzają się, państwo, a zdarzają się często filmy podróże nawiedzonych ludzi. Byłam świetne świadectwo 15-letniej dziewczyny Jennifer Perez, lektor kilkudziesięciu albo i więcej biznesmenów. Podpisywane są wśród fleszy, błysków, kamer telewizyjnych i obecności tłumów dziennikarzy, wielkie kontrakty idące w miliardy dolarów. To wszystko stwarza oczywiście wielkie zainteresowanie biznesowe Chinami. I jak to właściwie jest, że czarny człowiek, nie lękajcie się, medycyna poczyniła wielkie postępy w leczeniu chorób. Chiny są krajem rządzonym przez partię komunistyczną, jakby ten ustrój nie nazywać, to jednak ten komunizm to Bozia, ta Bozia, która potrafi leczyć tylko jednostkowe przypadki, zamiast usunąć problem w postaci waszego wyimaginowanego szatana. Ale i miliarderów, że właśnie ta rzesza ludzi bogatych idzie już także w miliony wiarę i ta średnia warstwa rzeczywiście się nie eksploduje, zmusza, jeśli chodzi o wielkość. No i, i tylko swoje pozdrawiam. Ciągle kroczą do przodu. Mati, Mati, nie rozumiem, co to jest piekło. Pan Jezus powiedział do swoich uczni, badaniami nad chińską gospodarką nie ma przez ostatnie 14 lat. Jest jeszcze przed tym, zanim pracowałem nie ma już bólu, ani w dyplomacji płaczu, ani i byłem radcą do spraw ekonomicznych bólu, w ciało Pekinie, cierpi, a potem to w Bangkoku. Skąd ból i to prawda, bez to jest co się dzieje w Chinach, tak naprawdę ma swoje oddziaływania na resztę świata. Obecnie mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, ona to już nie jest 10%, to tylko 6%. Bo gdybym coś takiego doznała, to bałabym się opowiedzieć coś takiego komu. No właśnie chciałem to powiedzieć, ile lat można się rozwijać przy tym w tempie około 10% rocznie, tak? Ponad 30 lat to no, jak gdyby spowolnienie gospodarcze ja jest, miałem kiedyś jest nieuniknione. LSD. Ja powiem więcej, i to spowolnienie gospodarcze nie będzie trwało. Piekło, ale pewnie w najbliższych latach niebo. To nie będzie 6%, powiadam tylko będzie 4%. Wam, ale jeśli popatrzymy na te przerosty, kochane, to są wciąż olbrzymie przerosty. To jest wciąż bardzo dynamicznie rozwijająca się gospodarka, która ze względu na osiągnięcie pewnego poziomu dochodu nie może już tak szybko się rozwijać. Co nie zmienia faktu, że te możliwości prowadzenia biznesu wciąż są wielkie, tak? Bo co innego jest, jak jest mała gospodarka, która rozwija się 10%, przyrost 10%, a co innego, jak ogromna gospodarka chińska wzrasta o 4%. Tam wciąż są wielkie możliwości robienia biznesu. To znaczy te 4% to jest dużo więcej niż te 10%, powiedzmy w roku 79, czy 80, czy 81. Ja nie pamiętam, jakie wtedy były, jaka wtedy była dynamika, ale ona jakby wtedy przyspieszała. Aż do roku 89. Na wieki wieków, amen. Także tak nie niepokoiłbym się spowolnieniem dynamiki. I słusznie pan zauważył, że każda delegacja państwowa się, i w naszym przypadku była to i wizyta prezydenta Dudy i prezydenta Komorowskiego w 2011 roku. No i oczywiście delegacje innych państw ciągną za sobą korodowód biznesmenów, którzy chcą robić interesy.
Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to 1,4 miliarda ludzi i w większości tym ludziom poprawia się standard życia, konsumują coraz więcej, to oczywiście ktoś musi ich zaopatrować w te dobra i nie widzę przyczyn, dlaczego po części ten rynek nie może być zdominowany przez polskie firmy. Znaczy zdominowany może nie, ale polskie firmy mogą oczywiście w tym uczestniczyć i uczestniczą. Ja nie pamiętam dokładnie, jakie wielkości są obecnie obroty między Polską a Chinami, no ale jest to pewnie koło 15 miliardów dolarów rocznie. Także jest to poważna kwota. O Chinach bardzo często eksperci mówili, że są w takim szczególnym okresie. Najpierw ona poszedł brała. Rozwój Elżbieta takiego rozmów. Pasa przemysłowego dzieje, naprawdę? Budowanego, zło, tworzonego zło, wzdłuż tak, wybrzeża po to, żeby łatwiej było eksportować towary i przyjmować zakupione lasa, towary z zagranicy. Demon, natomiast działo się to kosztem interioru wnętrza Chin, nie wierzy, nawet kosztem absolutnie nie jest rabunkowej z tego punktu widzenia gospodarki. A jeśli to prawda, łatwo sobie zrobić odniesieniu do środowiska naturalnego. No i wreszcie kosztem taniej siły roboczej. I teraz Chiny będą chcąc nie chcąc musiały kierować swoje zainteresowanie, swój dynamizm w kierunku rozwoju wewnętrznego. Co także oczywiście stwarza bardzo dobre perspektywy dla eksporterów spoza Chin. Partia komunistyczna, która oczywiście komunistyczna jest tylko z nazwy, bo tak naprawdę promuje kapitalizm, promuje rozwój gospodarki rynkowej i promuje miejscowy biznes, czego rezultatem są, o czym pan wspomniał, duże zastępy miliarderów chińskich. Ich jest chyba więcej teraz niż miliarderów europejskich, jeśli dobrze pamiętam, i mówimy tutaj o naprawdę dużych pieniądzach. No i fakt, że Partia Komunistyczna na początku rzeczywiście wspierała rozwój tego pasa przybrzeżnego. Deng Xiaoping w 79-80 roku, budując specjalne strefy ekonomiczne, zdawał sobie sprawę, że interioru daleko gdzieś w górach, pustyniach niedostępnego szybko nie rozwiniemy. Musimy wykorzystać naszą przewagę. A gdzie jest nasza przewaga? Nasza przewaga jest na wybrzeżu. Dlaczego? Dlatego, że tam mieszka najwięcej ludzi, czyli jest tania siła robocza, podówczas tania, bo teraz ona jest droższa niż na przykład bangladeska, czy wietnamska, czy birmańska. No i jest dostęp do morza, czyli my cokolwiek będziemy tam produkować, będziemy mogli łatwo eksportować. Wrzucimy to na statki i wyślemy do Europy, Ameryki Północnej, Australii i do innych krajów. I rzeczywiście ta strategia się sprawdziła. To znaczy interior musimy zostawić na później, dlatego że na razie nie mamy środków, żeby go rozwijać. Pas przybrzeżny się rozwijał dużo szybciej niż reszta kraju. I rzeczywiście mamy obecnie różnicami w dochodzie, jeśli chodzi o interior, czy powiedzmy prowincje wschodnie, tam mówimy o Yunnan, Gansu, Ningxia i innymi. Oczywiście nie wspomina sobie Guizhou, która jest najuboższą prowincją, a tutaj nad brzeżami, czy Kantonu, Szanghaju, Pekinu, Tianjinu i innymi miejscami, czy prowincji Fujian, gdzie rzeczywiście ten biznes się rozwija. Widać te eksplodujące miasta wysokościowcami, najszybsza kolej na świecie, osiągająca prędkość do 500 km na godzinę. Rzeczywiście cuda współczesnej techniki. No przecież Chiny bodajże 2 lata temu sprzedały budowę elektrowni atomowej Wielkiej Brytanii, co było szokiem dla wielu biznesmenów i ekspertów na starym kontynencie. No ale z drugiej strony mamy to zacofanie, o którym pan wspomniał. No właśnie, ta strategia rozwoju, która w moim przekonaniu była słuszna, oczywiście miała swoje skutki uboczne. I te skutki uboczne są dwojakiego rodzaju. Otóż z jednej strony mamy rosnące rozpiętości dochodowe, czyli mamy ubogi środek kraju, czy ubogie zachodnie prowincje. W Europie to jest odwrotnie, to zachód jest bogaty, a wschód jest biedny. W Chinach jest odwrotnie, wschód jest bogaty. A z drugiej strony mamy, to też o tym pan wspomniał, niesłychane zanieczyszczenie powietrza. Ja już nie mówię nawet tutaj o efekcie cieplarnianym. Ja mówię tutaj generalnie o tym, że życie w miastach chińskich, a ja mieszkałem w jednym z największych chińskich miast, jest bardzo trudne.
w tym względzie, że wszystko jest zanieczyszczone. Powietrze jest zanieczyszczone, woda jest zanieczyszczona. No, generalnie żywność, którą się tam spożywa, jest zanieczyszczona i tu pewnie miejsce dla polskich jabłek i innych polskich produktów. No i niestety, teraz trzeba coś z tym zrobić. Nie będzie łatwo, ale to, w czym widzę pozytyw, jest taki, że no jednak teraz Chiny mają na to środki, czyli mogą zajmować się oczyszczaniem gospodarki, inwestowaniem w interior, tak, żeby tam poprawiał się standard życia. Ja nie mówię, że trzeba było tak zrobić na początku, że zanieczyścić środowisko i potem zająć się tematem. Być może trzeba było to robić jednocześnie, no ale niestety nie miało to miejsca. Sięgnięto po te najprostsze środki, które mają do dyspozycji, no niemalże gołe ręce tych milionów Chińczyków, które pomogły w budowie tego wielkiego przemysłu. Także Chiny muszą teraz inwestować dużo więcej w ochronę środowiska, dlatego że obecne przyrosty gospodarcze nie będą się przekładały na wzrost poziomu życia, bo po prostu to życie nie będzie lepsze w takich warunkach wysokiego zanieczyszczenia powietrza, wód, żywności i tak dalej, także gleby. Natomiast z drugiej strony muszą pomyśleć o tym, jak teraz rozwijać interior, tak żeby ci ludzie mieszkający tam także odczuli owoce długookresowego, dynamicznego wzrostu gospodarczego. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rozpiętości dochodowe rosną obecnie w całym świecie. Jest to trend bardzo niebezpieczny. I rosną też w Chinach, gdzie ten trend też jest niebezpieczny. Ale jeśli popatrzymy na taką fajną rzecz, mianowicie jeśli popatrzymy na najbogatsze części Unii Europejskiej, czyli powiedzmy dzielnice Londynu, takie jak Chelsea i Kensington, a ubogie części Rumunii, to się okaże, że te różnice w dochodzie są właśnie takie, jak między Szanghajem, bogatym Szanghajem, centrum finansowym, obecnie wolną strefą handlową, a tym chińskim interiorem gdzieś tam na wsi w prowincji Guizhou. No tak, z tym, że było ciemno, było ciemno. Było ciemno. Rosnąca klasa średnia w Chinach może wysuwać pod adresem władzy różnego rodzaju żądania idące w kierunku polepszenia sytuacji materialnej, ochrony środowiska, lepszej edukacji itd. Po prostu polepszenia jakości życia. Ja tak to postrzegam. Widzę, że to się rzeczywiście dzieje. Pamiętam, w którymś momencie protesty klasy średniej mieszkającej w prowincji Zhejiang i było to związane z budową szybkiej kolei łączącą Szanghaj i bodajże miasto Hangzhou. I rzeczywiście był to pierwszy, jak gdyby taki protest uwarunkowany, zdominowany kwestiami ochrony środowiska. I to jest rzeczywiście coraz bardziej widoczne. Weźmy pod uwagę, że wraz z transformacją systemową poprawia się poziom edukacji. Mówię tutaj o tej edukacji uniwersyteckiej w Chinach. Coraz więcej dobrze wykształconych ludzi rozumie niuanse trajektorii rozwojowej, rozwoju społeczno-gospodarczego i rozumie te skutki uboczne, którymi właśnie jest często niesamowite w Chinach zanieczyszczenie środowiska. I na pewno ta presja na ochronę środowiska w Chinach będzie coraz silniejsza. Jestem o tym przekonany. Czy ona zaważy? Trudno jest powiedzieć, bo tak naprawdę polityka gospodarcza czy polityka rozwojowa Chin to jest, składa się z wielu składowych. Składa się ze strategii państwa, ale też składa się z jakichś strategii prowincjonalnych, no i też trochę chaosu, który mamy dookoła, prawda? Chiny to jest olbrzymi kraj z dużą ilością ludzi. Niemniej jednak ta presja na ochronę środowiska moim zdaniem rośnie i będzie rosła. Dla mnie fascynująca jest ta transformacja ustrojowa z kraju takiego specyficznego komunizmu, jednak przeradza się w zupełnie inny, właściwie to jest taki jedyny eksperyment w gospodarczej współczesnej historii, takiego przeciwnego tworu, w którym bardzo twarda władza trzymająca mocno lejce i ster rządów i
poluzowywująca w dziedzinie gospodarki, pozwalająca się bogacić przy zachowaniu tej fasady ideologicznej. Znaczy, ja w mojej książce najnowszej China and Post-Socialist Development próbuję wytłumaczyć ten fenomen. W moim przekonaniu ten fenomen nie jest tak wyjątkowy, jakby nam się chciało, jakby nam się wydawało. Otóż Chiny od roku 1979, od momentu rozpoczęcia reform i otwarcia i de facto budowania kapitalizmu, nazwijmy to po imieniu, posiłkowały się wschodnioazjatyckim modelem rozwoju, czyli posiłkowały się rozwiązaniami, które są obecne w Korei Południowej, na Tajwanie i w Japonii. Sięgnęły po sprawdzone wzorce, w których państwo wciąż kontroluje w jakimś stopniu